They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Książkami. A mamy taką w ogóle? Oczywiście, że nie, bo po co? Po co to jak książeczka z książkami w ogóle? No to jak? Czekaj, przechowywanie, nie? Teo będzie gotować książki. O, nom, nom, nom. I się pytają, czy masz jakieś mody? Nie mam modów, żadnych. Ta gra bez modów działa źle, bo naprawdę chcecie do niej mody jeszcze wrzucić? Potrzebujemy jakiś regał. Prosty. No to szukaj. Szukam, szukam. A ten taki pierwszy wiszący, żeby ci tam nie zajmował miejsca? No ale on jest taki nowoczesny trochę, nie? No, no ale dobra, niech będzie. Tylko by ci sięgnie no, do niego. Nie przytasz, to zobaczymy. Kup książki. Czekaj, bo ja dalej teraz płaczę. Lista. Umiejętności. Dobrze. Archeologia niekoniecznie. Charyzma. Fitness. Mogłabym jeszcze schudnąć, nie jedząc do tego. Gotowanie. Tutaj czaty twierdzą, że tą grę ratują tylko mody. Nieprawda. Tą grę ratuje tylko rozgrywka z nami. Żadne mody nie będą otóż działać to. Tak zajebiście. Otóż to. No i co? I książki wpadły do tej, do biblioteczki? Otwórz. O Boże. I patrz, jaka magiczna biblioteczka. Ej, a jak ja bym sobie postawiła, czekaj, bo ja mam pomysł, ja sobie postawię ławkę, ja będę tobie czytać na głos. Może obie się nauczymy, popatrz. No, dobrze. Najlepsze wskrzeszenie ever, czytanie książki kucharskiej do nagrobka, nie? Ja myślę, że tam w zaświatach na pewno bardzo mi się przyda ten kotlet, jak się go robi. Co my byśmy chcieli? Fotel? To są krzesła. Taką chamską ławę weź tam. Tak jak masz te trzy kropeczki tam kliknij. I tam będą jakieś takie dziwne siedzonka. Kawałek drewna? Takie na pnioku. Może na kamieniu. O! Ty, nagrobek mi postawiłaś, a zresztą siedzieć na moim nagrobku i mi czytać. Tak, dokładnie tak. Słoneczny. O, młotka zgłodnieje i wyjdzie ze światu. Ej, może jak będzie przepis na kebaba? No, to go ugotuję, zeżrę i jak puszczę bączura, to mi wystrzeli spod ziemi. I to jest ta siara. Tak, a ty przy okazji będziesz miała nieskończone źródło gazu i Putin może się schować też wtedy ze swoimi dostawami. O Boże. Czemu masz tam ciemno, tak? Nie wiem. Zrobiła? Jest już ciemno. Czemu ten kot robi jakieś takie dziwne fikoły? Kocie, wskrzeszaj młotkę. Weź na tutu. O, czekaj, ofiarę możemy znowu złożyć. Grzegorz Vlog, dzięki Teo za podniesienie ducha na Snapchacie. O, jakiego nie ducha za ty co. Mi podniosłeś? Szybciej mi poszło podnoszenie jego ducha niż twojego. Właśnie widzę. Ale jakie zdjęcia mu wysłałaś na tym Snapchacie, że jego duch nie podniósł? Sensu z tego. Sensu z rodziny Adamsów. Rozumiem, rozumiem. Kaja przyszła, siema Kaju. Siemanko. O, słyszę, że moja trucizna na Mirona zaczęła działać. No i co? I złożyłam ofiarę przodkom i nadal nic. Nadal nic, ale możesz mi dalej czytać książkę kucharską. O, Iciu. A ja mam problem z Simsami dwójką. Zabraliśmy się za powstawanie serii z Simsów 2 i niestety Simsy nie chcą się odpalać. To znaczy w momencie jak wyjeżdżam na wakacje, to wywala błąd i koniec. Koniec. No to jak to tak? Nie wiem, nie potrafię nic z tym zrobić, nie? A ty masz tą wersję, co jest Ultimate Collection, co było na Originie, czy? Tak, tą. O, o, co tam się odjęło, nie pojawiło się? Halo. Teło. To trzeba będzie coś wymyślić. No. Trzeba będzie. Nic już. Nie działa, nie?
Ale mam instalowane z płytek razem z patchami. Ale to raczej nie powinno mieć znaczenia. Nie, normalnie mi wywala... Tak, Simsy nie chcą, żebym wyjechała na wakacje. Wiesz, jak tylko wsiadam w samochód, to koniec. Rozumiem. Po nie, do potem... mnie tłusta młotko i o pan trolololololo. Ja ci dam tłusta młotko. Ja wiem, że jestem jak śmietana. I wolałabym, żeby to była wersja delikatna i słodka, a nie biała i tłusta. Ale ja ci dam tłustą młotką, ja cię znajdę. Dzięki, Magdo. Zażrę cię tam twoją rodzinę. Mam adres, bo zapomniałam odpowiedzieć. Mam adres, spokojnie spotkamy się na miejscu. Iż w wysokości w sumie. Rzeczy mówisz? Do takie... Magoga. Czyli Magog się z tobą zobaczy, a ze mną nie? No, tak troszkę. To znaczy bardziej my z nim niż on z nami. I z jego siostrą. Magog, masz szczęście, że jesteśmy po rozwodzie, bo wzięlibyśmy go właśnie teraz. O Boże. Młotka, wstawaj. No staram się. Różdubsko. Powiedz, nie jesteś sam. Myślę, że jakbyś zaczęła tak śpiewać, to całkiem byś głowy nie wyciągnęła z zagrobu. Albo bym wzięła nagrobek pod pachę i spierdoliła do innej gry, nie? Brzydko powiedziałam, będziesz musiała pipkać teraz. No, straszne rzeczy, na pewno. Skończyłam pierwszy tom. Chyba. Młociu, mieszkam w Tarnowie, to bardzo blisko Mielca. Znajdź mnie, please. No, już do ciebie lecę. Twój live się kończy, odpalam miotłę i... Wziom. I wziom. Będziesz mógł mnie przekupić tylko odpowiednio wielkim kebabem. Młotka, masz konar, który płonie? No właśnie nie mam konaru, który płonie. Nie wiem, co tu Mitsu sugeruje. To znaczy, na pewno nie sugeruje, że płonie, bo już wiem, że nie płonie, ale że masz konar. Tak. Siema, tak w ogóle to siema Mitsu. I siema lisowaty. Ej, patrz, czytam i głodna jestem. Nie, mam nadzieję, że Avalon nie zeżre książki, nie? To myślę, że najlepsze podsumowanie tego, co się dzieje. No to inny gość będziesz musiał podjechać do Mielca po kebaba. Natalia, to nie jest tak, że nowoczesne wiedźmy latają na odkurzaczach. Ja nie wiem, kto ci taki bzdur nagadał. Aha. Tak naprawdę, nowoczesne wiedźmy jeżdżą Mercedesami. Ja mam pytanie. Jaka aktualizacja do Simsów? Ty coś słyszałaś? Nie. Jaka aktualizacja do Simsów? 2.10 to już było. Tak. Chyba, że to jest 2.10. To nie wiem. A to czekaj, to ja zaraz przeczytam. Aktualizacja do The Sims październik. No dobra, tutaj mam jakieś uwagi dotyczące aktualizacji. Ty tam się ucz ładnie gotować. Tak. Też poznać najnowsze aktualizacje, to znajdziesz informację o najnowszych aktualizacjach. I ostatni jest ze sierpnia. Pościg. Co oni kłamią? Hej. Chyba, że jakaś super nowa aktualizacja, no w zasadzie nowa aktualizacja dopiero będzie. I wszyscy aktualizacja ma być w listopadzie. I ma być edycja terenu. W sensie co, da się pomalować trawnik w końcu? Nie no, teraz da się cały czas. Ale w sensie, będzie można zrobić górki, żeby Simsy bugowały się jeszcze bardziej, nie? Jak powszechnie wiadomo, Sim potrafi przejść przez drzwi, ale pod górkę to już tak nie bardzo. Prawie jak Geralt. No. Ale Geralt nauczył się skakać, a Sims dalej nie. Ale może będzie Sims 5, nie? No. Ale proszę, będzie można górki i dołki robić. I będą pagórki. Można będzie robić dziurki. Jej! Będę mogła w końcu Zabrakowi w Simsach 4 dołek wykopać. Zasnęłam głową w kałuży. I się teraz utopisz i koniec z gry. Wiedziałam, że to się tak skończy. Wiedziałam.
Ale motylki dalej lecą. Pomimo tego, że woda już jest brudna. Dostałam sprawność fizyczną od zrobienia prania, nie? Ej, bo prawda jest taka, że te dawne takie pralnie i ewentualnie Ganges, nie? To tak naprawdę taka siłownia dla kobiet w dawnym świecie. Chciałam powiedzieć, po co chodzić na siłownię, jak można wstawić pranie. Ale patrz, bo cały czas mówią, że dyskryminacja i dyskryminacja i że kobiety nie mogły ćwiczyć tężyzny fizycznej i w ogóle nie mogły robić tego, co mężczyźni. A to nie było tak, że nie mogły robić tego, co mężczyźni, tylko mężczyźni szli na wojnę, a kobiety prać, tak? I one miały tężyznę fizyczną i oni mieli tężyznę fizyczną, tylko im czasem odpadały od tego członki, więc tak naprawdę byliśmy w tej lepszej sytuacji. Feministki mnie nienawidzą. Ile dni pranie wisiało? Was tydzień? O, strach na wróble znowu przylos. Może chociaż on mnie wskrzesi. Posmyra mnie swoją marcheweczką i wtedy ja powstanę. Może powinniśmy były zainstalować mi taką szklaną trumnę i wtedy strach na wróble by mnie pocałował i zamieniłabym się w buraka czy coś. Ale dobrze. Popatrzmy razem chmury. Może nie będę ci męża zabierać. O nie, inny gość ma 15 lat, więc tak naprawdę nie mogę mu zrobić krzywdy, bo cokolwiek mu zrobię, to później, wiesz, skończy się to tak jak z Klerem. Ja nie widziałam, a ostatnio jechałam z tym, wracałam taksówką z pracy i facet tak zachwalał film. Przecież bo jest dobry, genialny. Byłam, jest dobry. Jest dobry i to wbrew pozorom nie dlatego, że jest wielki wjazd na kościół, tylko dlatego, że jest naprawdę zrobiony w sposób troszeczkę taki kryminalny, troszeczkę taki... widać, że niektóre rzeczy, no wiadomo, że to się dzieje, więc nikomu go... Znaczy oglądasz film i nie jesteś szokowana tym, co widzisz, ale film jednocześnie jest taki, że nie stawia kościoła ani w dobrym, ani w złym świetle. Jest bardzo szary. No to ciekawe, muszę zobaczyć koniecznie. Więc tak naprawdę, wiesz, ta gówno burza, która była wokół tego filmu, bo w zwiastun był zrobiony, jakby to była komedia, a wcale nie jest, to tak naprawdę był najlepszy chwyt marketingowy, jaki można było zrobić, tak? Bo tak naprawdę nie poszłabym na ten film, gdyby nie ta cała gówno burza, bo bym się o tym filmie zwyczajnie nie dowiedziała. A tak to było absolutnie wszędzie, poszłam z ciekawości zobaczyć, co się tam będzie działo. Tak. Pingosia się pyta, czy podjęłam się kiedyś robienia wszystkich osiągnięć The Sims 4, karier, kolekcji i aspiracji. Nie podjęłam się. I kiedyś myślałam o tym, żeby nawet taką serię zrobić z czwórki na ten temat, ale no to skupiałam się na tym, żeby wyekspić daną rzecz, także nie wiem, czy to miałoby to sens, no nie? Średnio. No. Zwłaszcza, że te kolekcje to jest po prostu, wiesz, chodzenie po całym mieście i najpierw kopanie w tych skałkach, wtedy zbierasz tam rzeczy, no to później pielęgnowanie ogródka, to prędzej czy później się samo wbija, ale też, wiesz, jakieś te podróże kosmiczne i tak dalej. Ja dotrwałam do połowy i w końcu się poddałam, stwierdziłam, że to absolutnie nie ma sensu i szkoda mi mojego życia. I dałam sobie spokój, więc jeżeli na prywatną grę to było super nudne, to na live'a mogłoby być co najwyżej pierdelion nudne, ale do przetrwania, nie? No. Nie, to jak już to chyba raczej w formie takiej pogadankowej po prostu pykać sobie w tle, a nie żeby robić z tego jakąś konkretną serię, no nie? Dokładnie. Nie, odnośnie osiągnięć to właśnie z Simsów 2 miała powstać seria i mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo pierwszą połowę odcinka mamy nagraną. Z osiągnięć wakacyjnych z dwójki. Chciałabym odblokować wszystkie te znaczki, które były w dwójce, bo nigdy mi się to nie udało. A to jest bardzo fajne, akurat i to jest łatwe do zrobienia i ciekawe. No. Także... Ja zrobiłam, potwierdzam, warto. Natomiast, znaczy, wiesz, nie dostajesz żadnej specjalnej nagrody za to, nie? Nie. Ale samo po prostu robienie tych przygód, bo to jest zrobione mniej, wiesz, na zasadzie doświadcz tego, doświadcz tamtego, zrób to, zrób tamto i to jest fajne. To odkrywasz takie różne fajne aspekty tych podróży. Także w dwójeczce fajnie. Spróbuj przeinstalować grę. Jeżeli już przeinstalujesz grę i będzie... Aha, i to będzie dalej to samo. To spróbuj zainstalować no z płytek. Nie a ma? Ja ci podeślę patche. No to ci wyślę moje. Dobrze.
i moje kluczyki i sobie spróbujesz wtedy zainstalować. A przy okazji ja u siebie dwójeczkę odpalę i zobaczę, czy u mnie też się krzacze. No, to znaczy, to się dzieje na różnych etapach gry. Ogólnie bez problemu było stworzenie simów i wejście do otoczenia. Nie wiem, czy może jest to jakkolwiek ograniczone czasowo, ale jak spędziłam trochę więcej czasu na tej parceli domowej, no to się nic nie wykrzaczyło. Najpierw się wykrzaczało od razu, jak wsiadali w samochód i wyjeżdżali, a potem się wykrzaczało w momencie, jak miała się wczytać parcela wakacyjna. Ja, nawet nie środowisko, tylko dana parcela, na której chcieliśmy się zatrzymać. Mhm. I wtedy wykrzaczało, wiesz, nie wyskakuje błąd i tyle, nie? Rozumiem. Czujemy się zbyt nieswoje, żeby czytać. Koniec z uczeniem się gotowania. Ja mam pomysł, to może zadbaj o swoje potrzeby. No ale... Najwyżej umrzemy cię w taki sam sposób, jak ja umarłam, czyli będziesz majstrować przy pogodzie. Kupa! Jej! Tyle radości! A to wiesz, raczej w Bondstarwie powinniśmy się z tego cieszyć. Ty masz jakieś lasery w tej kuwecie! Ja pierdolę. Sama czuszcząca się. No. Misiaczki, ale ten... pytania do mnie to na live'ikach do mnie, bo jesteśmy u Teo i bawimy się w zadawanie i dręczenie Teo. Zadawanie pytań Teo i dręczenie Teo. Dobra, spróbujmy się trochę ogarnąć w takim razie. Tu jakaś książka leży dla dzieci. Chyba miałam straszną desperację, skoro tu leży na ziemi. Chyba, że kot ją czytał. Chyba, że pójdziesz na tą randkę, to do ciebie dzwonią. Nie chcę iść na randkę, bo ja chcę, nie chcę umrzeć z głodu i nie chcę, wiesz, trzymamy się zadania. Ale już nie śmierdzisz, już może za randkę i już się umyła. To jest tak, że ktoś ci postawi kanapkę. No ja się boję jednego, że młotka nie wyjdzie, nie? Głównie młotka, pokaż czułki. Głównie dlatego, że u mnie w otoczeniu, a Simsy przeinstalowałam już pierdyliard razy. O, dziękuję, Mr. Black. Nie pojawiają się duchy. Więc nie wiem, czy ja mam coś z grą popsute. Czekaj, you know, z duchami w czwórce to jest tak, jak chcesz, żeby wylazł, to będzie siedzieć w zaświatach. Jak nie chcesz, żeby ci się coś pamiętało po domu, to wtedy wszystkie duchy wyłażą i wszystko psują. Czyli młotka trolling nawet duchem, nie? Nawet nie ma cmentarza. By cię gdzieś tam wcisnąć, może byś se powędrowała. Ej, a na Halloween nie ma jakiejś specjalnej tej? Specjalnej interakcji? Nie. Tylko właśnie były te składanie jakichś tam rzeczy przodkom. To szmutek. No, no jak już sylaby się nie zgadzają, więc ja nawet nie będę czytać twoich słabych rymów. Pozdrawiam na Majdesu. Ojejcu, hej, hej. Ty, tam jakiś ptak przyleciał, widziałaś? Tak. Widziałam, że w tej grze latają ptaki. A nie, już latały, te gołąpy były tam w mieście. Psytul. Z koteczkiem się pobawmy. Rozpieszczaj na kanapie. To bardzo źle brzmi. Wiesz co, brakuje ci tylko butelki wina, wiesz? Mr. Black, nie pamiętam już, kiedy grałam ostatnio w Iona i może i lepiej. Zapomniany Greg. Mają wyjść akcesoria do The Sims 4 halloweenowe. No przecież już jedne były. Aha, no ale to akurat nie, czekaj, to były upiorności, które były powtórzone później w czterech porach roku. Boże, za wstyd po prostu. Może znowu zrobią rekolory i wrzucą jeszcze jedna akcesoria. Upieczmy paluszki chlebowe. Upiecz. Będziemy jadły po jednym paluszku. O nie! Ale najpierw zaśnij. O rety. Młocia, wyleś no. No staram się! Utknęłaś. Byłaś. To moja wina, że mam tak tłustą dupę, że utknęłam w zaświatach.
I nie mogę się przecisnąć przez dziurę w nagrobku, czy coś. Ej, a może ja urnę postawię w domu? Spróbuj. Może to coś ale pomoże. Ale tylko urnę, a nie urynę, bo się zrobi smutno. I znowu helikopter nas kręcisz. Czekaj, chodź no. To postaw mnie koło lodówki, może zapachy mnie zezwierz znęcą tutaj tak. Co ty zrobiło z moim nagrobkiem? Tepnął się. Rzucaj moim nagrobkiem. Miej trochę szacunku do zmarłej młotki. Będę o tak, tylko... kotu postaw, żeby grzebał we mnie jak w kuwecie. Może cię się najmniej wykurzy stamtąd. Może, może. Ej, maluch odpalony to mało powiedziane, o mało się nie poplułam. Ale piorun podziwia twoją grzywkę. O, dziękuję. Jaka grzywa, no. Ups. A jak ta urna, to będzie młotka bardziej w proszku, tym bardziej nie wyjdzie. Ja mam pomysł, jak możesz mnie zmaterializować. Dosyp mnie do jedzenia. Później mnie wydalisz, ale będę miała przynajmniej stałą konsystencję. A tego ci nie gwarantuję. Nie wiem, czy jak się zje ludzkie prochy, to się ma stałą konsystencję, nie? A jak mnie pogoni, to będziesz gówno potworem z kibla potem. Ale przynajmniej będę materialna. Ale w sumie chciałabym być takim muszlowym potworem. Takim nawiedzeniem muszli klozetowej. Ktoś, wiesz, siada, rozkłada gazetkę, a ja bym, wiesz, ręka sklopa i o, dawaj dupę! Dawaj dupsko. Dawaj dupsko! Albo wiesz, kto siada na kiblu, a ja mu odburam, nie? Od spodu. Chyba przeciąg w rurach. Może to by było złe. Weź porcję i schowajmy resztę. Nie może, nie, bo coś ci śmierdzi. Nie, bo ja płaczę. No tak, ale to czemu płaczesz i mówisz na mnie te spleśniałe bucie ty? Bo pewnie usłyszała nasze rozmowy. W sumie. No, widzisz? No. Travis, prochy jako żwirek w kuwecie, no najlepiej. No serio, ja nie widzę, żeby nam się poprawiały relacje w żaden sposób. No najwyższa pora wskrzesić się, młoteczku. Nie ma tam jakiejś opcji w stylu, nie wiem, przyzwij szatana i wezwij młotkę czy coś? Boże, nie. Z drugiej strony smutna prawda jest taka, że jak ja bym była martwa, to by mnie z piekła wygonili. Stworzyć chyba, że ja po... Co? Chyba, że ja po prostu jeszcze w tym piekle siedzę głównie dlatego, że jeszcze tam się jej rozpierdolę. I postanowiłam jeszcze nie wychodzić. Najpierw muszę załatwić swoje sprawy tam. O Boże. Przy tym użyć tego kodu na powiększanie obiektów. Aha, mam zrobić twoją rzeźbę. Tu zostało zasugerowane. Ja myślę, że to nie byłby głupi pomysł w sumie. Możemy kupić stół do rzeźbienia. Dajesz. W sumie te akcesoria to już wyszły do Sims 4 Spooky Stuff. Ale kłamczysz, zaraz zobaczę. The Sims 4 Spooky Stuff. DLC. Może ja ci zacznę robić zamiast rzeźby to wieńce na grobek, na grób. W sumie możesz. Albo dynię mi tam. Ej, nie mamy gdzie tego postawić już. Czekaj, może tu? Halo. Zatkamy no bo żeś przejdziemy. Kupiła taką małą działkę, no. Zawsze ej, bo to miał za małe sam... działki i nie starcza dla wszystkich. To miał być domek dla samotnej zielarki w lesie. A no ja wiem, a tutaj ci się kometa z kosmitą spieprzyła na łeb, no i ja. Ej, ty w ogóle jesteś kosmitą, to powinno jakoś działać, nie wiem, teleskopem cię powinna móc wskrzesić. Teo, to chyba tak nie działa, wiesz? Nie jestem pewna, ale mam wrażenie, że chyba błądzisz. Hmm.
Może diabeł się poddał, jak zobaczył młotkę w piekle. Ja myślę, że on tam siedzi gdzieś skitrany w jakimś kącie. Ej, ale ja powinnam ci tu też talerz postawić i przynajmniej byśmy razem kolację zjadły. Prawda? A tak romantycznie. Jeszcze świece powinnaś zapalić. Uprać mi sukienkę na tą urnę i rozmawiać ze mną przy kolacji. O Boże. Albo najlepiej kłócić się ze mną tam. Znowu się puszczałaś! Dlaczego ty mi to robisz? Myślałam, że jak będziesz w urnie, to przestajesz być puszczalska, ale nie! Dobra, chodźmy się kimnąć najpierw. Boże. Może pomedytuj później troszkę. O, można w sumie. I nie ściągniesz ze światów. Młotka, wyłaź. Wyłaź. A nie, żeby kot ci się rano w kadzidełku turlał. Ty mówisz, że on ma jakiś fetysz z tym patyczkiem. Zrób ładnie, siku. Znowu jesteś głodna, ja nie wierzę, Teo, co jest z tobą nie tak? Jak to jest możliwe, że ja umarłam przed tobą, jak ty ciągle jesteś głodna? No cóż. Nekrofilia poziom impasu, bo młotka się puszcza z diabłem w piekle. Niewykluczone. Dobre. To raczej on się puszcza ze mną, bo tam został moją suczą, nie? Tak było. Boże, czarna żydowska magia jak w South Park? Wolę nie wiedzieć. Ja chyba też nie. Ale zjedzmy najpierw. Chyba tylko kody uratują młoteczkę. Da się w ogóle jakoś skrzesić na kodach? Złóż ofiarę. Znaczy, na pewno da się dołączyć do rodziny ducha przy pomocy kodów, ale ten duch mówi najpierw wstać, żebyś go mogła kliknąć. No właśnie. Także no może być trochę problem, ale ja mam pomysł, że rzeczywiście może spróbujmy kodem. Nie, a nie mogłaś tej ofiary składać przy stole? Nie, bo ja tu już naklęcząco, to wielka desperacja, wiesz. No, widzę właśnie. Dobra. Ej, kanapkę, nie? Uziemiasz się. Nie możesz jej ożywić przez studię? No właśnie nie mogę. Nie ma opcji żadnej, żeby ożywić młotkę. Mam sobie dziecka zażyczyć? No chyba nie. Nic tu nie ma. Idź pomedytuj. Na pewno się uda. Dobrze, idę. Jak tam dojdę, bo zaś nie pamiętam, kaj to leży. Tam gdzieś koło prania leżało. Tu, koło kuwety. Niektórzy do medytacji używają kadzidła, a ty kuwety, tak? No. Jaka czarownica, takie kadzidło? Wezwij z MCS tym modem, wpisz imię, nazwisko i się zjawi. No ale my nie mamy modów. Możemy... Nie, no nie, bo to jest tak modem. Nie, modów nie mamy. Niestety. Tak, Greg, oglądaj film. Tu się pojawi, my później ogarniemy, tylko niech młotka łaskawie wyjdzie z nagrobka. To jest najważniejsze. Cześć, Adamek. Nie ma Adamku. No i wdech, wydech, wdech, wydech. Zen, kurwa. Dzień miłości, a ty spędzisz go sama z kotem. To proszę cię, idź na randkę. No dobrze. Namówiłaś mnie. Idź na randkę, zadzwoń po kogoś na randkę. Ej, sznurek nam się zerwał. Co to za sabotażysta nam tak zrobił? Nie wiem. Zatrudnij złotą rączkę, serio. Widzę, komuś się przelewa stówkę na nowe sznurki. Dobry, ja mam pomysł. Nie jest zły. Co? Pójdziesz na randkę, zrobisz sobie randkę życia, po czym pójdziesz do maszyny i wywołasz deszcz, żeby zepsuć randki innym. Może być, dobra. To trzeba znaleźć jakąś miejscówkę. Jaką miejscówkę polecacie na randeczkę? Gdzie idziemy? Śpiewać nie będziemy, bo odstraszymy wszystkich.
Tam był taki pub, jakaś tam skwiercząca lama, czy coś takiego. Ale to tutaj, w tej okolicy? Tak, tam chyba jak ten głośniczek. Tam jak głośniczek, u Narwala. Nie, to jest Narwal. A tam na lewo jak ten napoik? Czekaj, na prawo, lewo. Boże, to... ja mam lewo, kuźwa. Wrzeszcząca lama. Lama. No to dobra, to chodźmy. Chodźmy, pójdźmy. Nie bierz kota, bo wszyscy będą wiedzieć, że jesteś singielką. Która ma problemy emocjonalne. Także najpierw znajdź faceta, a później przedstaw mu swojego kota. Bo jak już będzie twój, to twój problem nie będzie mu przeszkadzał. Piorun, jak mnie kopnie prąd, to seria się skończy. Co to? Fiołek Sparta? This is the Sparta. Dobra, możemy zarywać barmana, nie, to barmankę. W sumie mamy studnię, więc możemy robić Spartę. Najsłabsze ogniwo. Zamów drinka. Ja bym chciała zarwać barmana i mieć darmowe drinki. No to już. Zagadaj do barmana. Zresztą nie bardzo mamy wybór. Ej, dzień miłości, a tu nikogo nie ma. Ale czekaj, chyba ćwir biegnie. Że łon? Że łon. No jest Mortimer. Nie, Mortimer, to sorry. Zmieniamy, o. Może ci glinę postawi, nie? Może będzie miał rąsie. Może. O, ptaszor przyleciał. Słychać. Ty to musisz mieć parcie na szkło? Ptaszor? Jak ty się zachowujesz się? No? Ale ponieważ nikt cię nie kocha, to jutro jedziesz do domu. Boże, jesteś okrutna. Tak, a podobno papugi w ogóle rozumieją, co się do nich mówi, więc wiesz. Ej, opowiedziałam mu obrzydliwy dowcip i się ucieszył. To dobrze, to znaczy, że jest w twoim tempie. Zepchnij Mortimera z klifów. Szkoda, że się nie da w tej grze robić takich rzeczy.